No i dzisiaj już był mały smuteczek. Ale w ogóle jestem w szoku, jak Zalando szybko działa. No, że tak już były łezki, nie chciał do końca wejść. Wzięliśmy kawę w maku. Plus za kolor. Tylko, że one się strasznie miętoliły. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek, drugi dzień przedszkola Mikiego za nami, bo już jest po 15. No i dzisiaj już był mały smuteczek. Miał też jakieś swoje kryzysiki, ale ogólnie było ok. Jak wyszedł, to aż biedaczek usnął dzisiaj, także... bo oni mają leżakowanie po obiedzie. My dzisiaj byliśmy 20 minut później, także no widać było, że jest taki, wiecie, łezka mu się zakręciła. No, ale ogólnie nie jest źle. Nastawiałam się, że będzie gorzej. Zobaczymy, jak będzie jutro, także póki co powiedzmy w miarę akceptowalnie. Jest też update odnośnie tych moich butów z Zalando. Finalnie stwierdziłam, że zgłaszam ten zwrot i odsyłam te buty. Ale w ogóle jestem w szoku, jak Zalando szybko działa. Ja im w ogóle, tam oni mają na stronie formularz zwrotu, więc no i opisałam, o co tam chodzi, wysłałam zdjęcia tych butów i oni z automatu, tam całkowity koszt butów to było chyba 225 zł i oni od razu przelali mi, tak jakby zlecili wypłatę zwrot 70 zł, czyli ile? 30% wartości. Tak jakby zlecili mi wypłatę tych 70 zł i napisali, że mogę sama zdecydować, czy odsyłam buty i oni sobie wtedy rozpatrzą ten zwrot, albo po prostu spróbować sobie z nimi coś sama podziałać i wiecie, po prostu być tak jakby 7 dych do przodu, nie? No, ale ja stwierdziłam, że z moimi umiejętnościami nie będę kombinować, po prostu te buty odesłałam i praktycznie od razu zlecili wypłatę środków, jak te buty do nich doszły, więc pod tym kątem naprawdę rewelacja. Nigdy nie miałam styczności z jakimiś reklamacjami na Zalando, a działa to naprawdę ekstra, także no tutaj super. No, także to chciałam wam powiedzieć, a tymczasem uciekam do łazienki, bo tam jakaś bitwa trwa. Dzień dobry, dzień dobry, następnego dnia. Wczoraj w zasadzie nic się nie działo, siedzieliśmy i to w zasadzie tyle. Dzisiaj chłopaki rano pojechali do przedszkola i dzisiaj taki pierwszy kryzys się pojawił u Mikiego. No, że tak już były łezki, nie chciał do końca wejść, także no, nastąpiło to. Ale ponoć tam później się rozkręca, już jest w porządku, także mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. No i tak, od rana trochę poogarniałam, wstawiam pranie, zupa tam się kończy robić, także, bo no niestety Miki w przedszkolu nie chce nic jeść, także to jest ten minus, chociaż ono ostatnio ogólnie jakiś taki niejadek się zrobił, najchętniej to po prostu sam suchy chleb i nic więcej. Także mam nadzieję, że to etap przejściowy. Filip też w sumie miał taką fazę przez chwilę, że za bardzo nie chciał nic jeść. Pogoda dzisiaj jest okropna, jest tak zimno, tak wieje. Wczoraj wieczorem jakaś w ogóle niby trąba powietrzna przeszła przez Głogów, jakiś full w ogóle drzew powalonych, jakieś budynki, nawet jakiś budynek się zawalił, także no śmiesznie, śmiesznie. Znaczy się, no wiecie, nie śmiesznie, tylko no wiadomo, o co chodzi. Jeszcze wczoraj wieczorem tak miałam iść z psem, zaczęło padać. Później była taka przerwa, wyskoczyłam szybko, złapał nas deszcz, wróciłam szybko z psem do domu i nagle taka wichura się rozpętała. Także no, w tym roku jeszcze czegoś takiego nie było.
A dzisiaj odebrałam jeszcze rano zamówienie z paczkomatu. Zamówiłam Mikiemu już takie buty jesienno-zimowe. Trochę szybko, chociaż nauczona doświadczeniem pewnie za miesiąc będą te ceny wyższe i po prostu już nie będzie rozmiarów. A była też promocja i my zawsze zamawialiśmy buty albo z Mrugały, albo z Mido. Ale no powiem wam, że w tym sezonie ceny są tak wysokie. Buty z Mrugały kosztują prawie 400 zł. Mido też kosztuje coś koło 300, nawet ponad. Za buty na jeden sezon no trochę sporo. No i fakt, Mrugałę można później w całkiem niezłych pieniądzach odsprzedać. Ale zamówiłam na próbę buty ze Slippersa. Powinna się ta firma odezwać z jakimś lokowaniem, bo to drugie buty w przeciągu miesiąca, nie jest to reklama. I te buty do przedszkola naprawdę spoko. Miki je lubi, także był tutaj, skorzystałam sobie z jakiegoś kodu rabatowego z Instagrama i one wyszły za niecałe, za 140 zł chyba, więc no myślę, że okej. I buciki prezentują się w ten sposób. Powiem wam, że całkiem ładnie. Z tym, że widzę już tutaj, że one tutaj są klejone. A Mrugała i Mido są chyba szyte. Także zobaczmy. W środku mają taką delikatną wyściółkę. Natomiast te z Mrugały, my nigdy nie zamawialiśmy tych śniegowców, tylko zawsze te z membraną. I u nas w sumie one się sprawdzały dobrze, wiecie, my też nie mieszkamy w górach, u nas nie ma jakiś mega zim, także no jeśli o to chodzi, to dla nas te buty na zimę były w zupełności wystarczające. No tutaj widać, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, no ale widać tutaj na przykład jakieś takie klejenie i tak dalej. O, ale to schodzi, czyli jest po prostu niewyczyszczone. No, także ogólnie buciki wyglądają ładnie, jak na, wiecie, latanie jakieś tam do przedszkola i tak dalej. Ja zamówiłam rozmiar 27, bo kapcie zamówiłam 26. No i są takie, no wiecie, okej. No a but zimowy jednak musi być większy, no ale to jak Miki po prostu przyjdzie, to przymierzy i zobaczymy. O, ten już jest tutaj ładnie, także no nie wiem. Przyjdzie Miki, to przymierzymy i zobaczymy, czy będą okej, czy będzie trzeba coś wymieniać rozmiarowo. My wyszliśmy sobie na spacer, wzięliśmy kawę w Maku. I dalej jakoś nie potrafimy się odnaleźć z tym, że nikt nam nie ucieka. Dzisiaj już taka naprawdę typowa jesień, jest chyba 15 stopni i tak wieje, że no ogólnie średnia pogoda spacerowa, ale korzystamy, trochę ruchu nie zaszkodzi i jesteśmy w tak zwanym parku Defilad. Proszę bardzo. Tutaj kiedyś była, jak dobrze pamiętam, fontanna. I no ogólnie był taki plac zrobiony, a teraz wydali na to kilka milionów i postawili choinki w doniczkach na środku, także inwestycja na bogato. Ale jedyny plus jest taki, że nie ma tutaj totalnie ludzi i tutaj w zasadzie nieważne w jaką pogodę przyjdziecie, o której godzinie, praktycznie zawsze jest pusto, także no jedyny plus, jakieś osy latają. Także idziemy jeszcze chwilę sobie tutaj pochodzić i w zasadzie za jakieś pół godziny zbieramy się po chłopaków. Także zobaczymy, jak wrażenia Mikiego dzisiaj po całym dniu. Hej, hej, dzień dobry. Kolejnego dnia. Wczoraj w zasadzie też nam dzień zleciał. Powiem wam, że teraz jak się robi wcześniej, ciemno, ja w ogóle jakoś tak nie mogę się przestawić i jakoś tak mi ten dzień ucieka teraz przez palce. Także no postaram się to zmienić, ale jakoś nie mogę się ogarnąć.
kolejny dzień typowej jesieni. Ja już sobie właśnie tam ogarnęłam w kuchni, chłopaki w przedszkolu, zaraz jeszcze wstawiam pranie i wyruszamy z domu. Korzystając z tego, że właśnie chłopaki są w przedszkolu, chcę sobie skoczyć do galerii, bo wymyśliłam, że chyba jednak chciałabym ten trencz. Sprawdzam sobie tak mniej więcej pogodę długoterminową i pokazuję, że tak do połowy listopada ma być powyżej 10 stopni, więc no może. Ja też ostatnio trochę swoich rzeczy posprzedawałam. Właśnie jakiś tam kurtek, płaszczyków, takich pierdół, więc została mi ta kurtka z mango i został mi bezrękawnik, ale nie mam nic takiego trochę bardziej eleganckiego. I widziałam jeden fajny płaszcz na stronie House'a, z tym, że są one w trzech odcieniach. Jeden lekko w szarość, drugi w beż, trzeci w róż i wszystkie są takie jasne i chciałabym zobaczyć na żywo. Według strony niby w mojej galerii te płaszcze są, więc zobaczę sobie na żywo. No i też chciałabym zobaczyć, czy wiecie, czy to nie jest taka szmatka, tylko taki trochę grubszy ten płaszcz, bo z tym to różnie bywa. Bo widziałam też bardzo fajny w kropie, ale no on już na zdjęciu widać, że nie ma podszewki, więc bez sensu. Podejdziemy sobie też do Reserved, C&A, tam chyba też jest. No i zobaczymy, może coś ciekawego będzie. Szkoda jedynie, że HM-u nie ma w tym samym miejscu, a raczej i tu nie zdążymy. I po prostu zobaczymy, czy coś będzie, czy nie będzie. No. A później odbierzemy chłopaków i jedziemy do Polkowic, bo tam też jest jedna sprawa do załatwienia. Także tak nam dzień pewnie poleci, pewnie jak wrócimy, to już będzie znowu ciemno i dzień jak co dzień, także no, dzisiaj znowu była dramka trochę rano, no bo czwartki są dniem, gdzie Filip ma ćwiczenia, więc pojechaliśmy zawieźć Mikiego i Miki w ogóle mi w przedszkolu nie chciał założyć butów. Co ja mu te buty założyłam, to on je ściągał, także... Ale finalnie poszedł, jeszcze tam się oglądał za mną, łezki były, ale mam nadzieję, że już później jak poszedł, to się rozkręcił, bo dzisiaj faktycznie od rana mówił, że on nie idzie, tylko zostaje w domu, także no. Dobra, także idę się ogarniać, nie wiem totalnie jak się ubrać. Jedni chodzą w bluzach, inni chodzą w kurtkach. Ja dzisiaj już dałam chłopakom rano bezrękawniki i czapki. Po prostu stwierdziłam, że jak później będzie ciepło, to po prostu pani im tych czapek nie założy, jak będą szli na jakiś spacer. Ale dzisiaj rano już faktycznie było czuć taką jesień w powietrzu, także no. Także tak. Nie wiem, ile my tutaj mamy stopni. 11, czyli no nie za ciepło, coś trzeba jeszcze na siebie zarzucić, także idę zobaczyć, co ja tam w ogóle mam, w co się mogę ubrać i będziemy ruszać. Dobra, my już w aucie, ja w ogóle dzisiaj nawet kurtkę założyłam, bo no jest zimno, także pierwszy raz w tym roku założone coś więcej niż sam sweter. Wyszliśmy, jeszcze zdążyliśmy się wkurzyć przed wyjściem, bo dzisiaj od rana po prostu same dobre wiadomości, także no jest wesoło, no ale trzeba żyć dalej, nie będziemy się tu nad tym rozwodzić, także jedziemy, mam nadzieję, że może sobie chociaż jakiś płaszcz kupię na pocieszenie, zobaczymy, czy coś w ogóle będzie, bo ta nasza galeria to asortymentem nie grzeszy niestety. I jeszcze nawet pamiętam, jak mieszkałam we Wrocławiu, to co tam już było na wyprzedażach u nas wchodziło w nowych kolekcjach, także no trochę słabo, no ale zobaczymy, może coś akurat ciekawego będzie. Na stronie widziałam ci kilka ciekawych propozycji, najwyżej sobie po prostu zamówię przez stronę. Bardziej chodzi mi o zobaczenie koloru na żywo, bo czasami te kolory na stronie są przekłamane, więc nawet jak nie będzie rozmiaru, no to pół biedy, po prostu, no, zobaczymy, pokażę wam, może jeśli coś ciekawego będzie, no. Także czekam na Marcina, bo on jeszcze tutaj
poszedł spróbować swojego szczęścia w titolotka, jak to mówi Filip, także idzie już, także jedziemy. Tutaj mamy pierwszy płaszcz. To jest Elka i on jest takiego ciemniejszego brązu. Tak to się prezentuje. Tak, on kosztuje 230, ale no nie wiem. W ogóle tutaj te Elki są strasznie ogromne. Bardzo ładny granatowy kolor. I ten jest stówkę droższy, także... Ale jest też dużo fajniej, tak porządniej wykonany, więc... No sama nie wiem. Ale tutaj na pewno musiałabym brać M-kę, bo ta Elka jest ogromna. I ostatni płaszcz to już nie jest trench, też jest Elka i no on jest dużo mniejszy. I to też jest taka typowo jesienna propozycja bez podszewki, ale też mi się nie podoba, także plus za kolor, ale cała reszta nie. I tutaj mamy rozmiar XL w wersji beżowej z House'a. Niestety tutaj ten kolor jest troszkę przekłamany. Powiem wam, że jak za tą cenę wygląda ten płaszcz całkiem ok. Tutaj ta XL-ka jest no, taka dość spora. Mam ten też kolor wpadający bardziej w szarość. Różowego niestety nie ma, także przymierzę jeszcze ten i ten wziąłem rozmiar mniejszy i tu jest ta Elka w szarej wersji, rozmiarowo na pewno wychodzi to lepiej, ale kolor bardziej podobał mi się tamten, no tu niestety Elki nie ma, więc może sobie go zamówię, bo cena jest naprawdę bardzo spoko. Dobra, my już w aucie, wracamy do domu, także cały dzień przeleciał w zasadzie, byliśmy, tak jak wam wspominałam, jeszcze w Polkowicach, ekipa z tyłu, co prawda Miki jedzie tyłem, bo sobie teraz znowu stwierdził, że lubi jeździć tyłem, więc tak też jeździ, no, także jedziemy. I odezwiemy się już chyba z domu na spokojnie. Dobra, jeszcze tak update'ując te płaszcze na szybko. To powiem tak, jeśli chodzi o Reserve, to bardzo duża rozmiarówka, bo te Elki wyglądały ogromne, na ogromne zresztą, co widzieliście. Ten granatowy naprawdę bardzo fajnie był wykonany, było czuć taki, że wygląda trochę porządniej. I on był też dostępny. Tak, bo mi przerwało. Czyli podsumowując, jeśli chodzi o te płaszcze z Reserved, to ten granatowy był naprawdę bardzo fajny i on występuje też w wersji kremowej. Jeśli chodzi o ten płaszcz z House'a, chłopaki, idźcie tam grać obok, ja to sobie tylko tu dokończę. Jeśli chodzi o te płaszcze z House'a, to one były w fajnej cenie, bo były za 130, tylko że one były takie bardziej chyba z bawełny. To wydaje mi się, że tam nie patrzyłam na skład, ale że tam na pewno było coś z bawełny, bo te z Reserved były właśnie takie bardziej śliskie, a te były takie bardziej materiałowe.
I tutaj myślę, że Elka byłaby ok, tylko że one się strasznie miętoliły i podejrzewam, że gdyby gdzieś usiadł czy coś, to wszystko by było widać. I tak sobie myślę, że takim najlepszym stosunkiem ceny do jakości jest jednak cały czas ten płaszcz z Pull and Bear. Jak kiedyś nagrywałam właśnie Mierzymy z płaszczami na wiosnę, to tamten płaszcz jest. Tam był właśnie zielony, ale on też występuje w odcieniu właśnie takim jasnym, kremowym i w beżu. I widziałam, że on cały czas jest w ofercie, więc myślę, że to cały czas jest najlepszy stosunek ceny do jakości i no, pomyślę sobie, czy go sobie go nie zamówić. Zobaczę w ogóle, czy jeszcze jest właśnie ten beżowy w moim rozmiarze, bo chyba jednak właśnie w ten beż bym celowała. No, także my wróciliśmy, w domu już oczywiście harmider jak zawsze, na dworze zrobiło się ciemno. Także chyba będziemy kończyć tego vloga, taki zlepek z 3 dni. Mam nadzieję, że w końcu, może jutro pewnie mi się nie uda, ale może w przyszłym tygodniu mi się uda w końcu do tego lumpka skoczyć, zobaczyć, może tam będzie coś ciekawego. Także o, za mną małpa. Także podobne. No, także dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa.